Hej, witam was serdecznie, to jest wasz ulubiony duet, Timmy and Daddy, a ja jestem Diz, więc dołączam do tego trio i zaczynamy naszą przygodę, kolejną, chyba już 55. w Happy Wheels. Tato, my jesteśmy takimi gwiazdami internetu, że nas wszędzie rozpoznają i kojarzą z Dizem. Wiem, synu, ale my musimy pokonać ten level na początek. Aj, standardowe rozbicie szkła, przednią oponą roweru, duetu, Timmy and Daddy. O, myślę, że tam coś teraz mnie zaatakuje, ale na razie nic się nie zapowiada na to. A tam była klimatyzacja, czyli coś, czego bym tak naprawdę chciał. Synu! O, moja noga. A tu... O, muszę... Synowa noga. W ogóle, dlaczego jesteśmy na wieżowcu z rowerem? Tak chciałbym się zastanowić. Da się tutaj tu gdzieś wjechać? Puu! Chyba był jakiś secret. Dopiero teraz zauważyłem, że w rejestracji tego vana pisze I am a van. Jestem vanem. Trudno, jedziemy do przodu. Prum! Pierwsze rozbite szkło. Już prawie myślałem, że umrze i się przebije płucami o kierownicę. I teraz tu musimy wejść! Tu wejdę, wszedłem! Jest, wszedłem! Jaki parkour! Cholera! Znowu się... O! Przed chwilą myślałem, że on mówi do mnie. On po prostu powiedział do drukarki, że on chce wrzucić przez okno. Ale już nie ma okna, bo je rozbiłem. Ho, ho, ho. Podum! Podum! Te dziwne grafiki, które sprawiają, że mam wrażenie, że zaraz się nie rozbija, tak naprawdę, jeśli nic nie stanie. Wow, myślałem, że będę musiał jechać windą. Ale na szczęście nie jadę windą. I się chyba tu będę trzeba rozpędzić musiał. A jest dźwig, znaczy żuraw. Żuraw, to nie dźwig, tylko żuraw. I i na koniec levela! Albo jeszcze nie? Czy jeszcze to nie jest koniec levela? Dopiero teraz jest koniec levela. Ha, mam nadzieję, że wam początek odpowiada. Do zobaczenia w kolejnym levelu. A tak naprawdę musiałem po prostu wytrzeć swoją mordę z potu, bo dzisiaj jest taki gorący dzień, że powinniśmy gdzieś dawno siedzieć na plaży, a nie grać w Happy Wheelsy. Ale jest też za gorąco na plaży, jednocześnie jest zagrożenie burzą. A to jest po prostu Heart Donation, przy którym wystarczy gadać i udawać, że o, podniecam się tym, jak to się robi. I będę się teraz udawał, że się podniecam. O Jezu, on wyciął do tej dziury! O nie, on wyciął do tego! O, do tej armaty! I co on teraz zrobi? O nie, on wyleciał jeszcze bardziej do przodu! O, on wyleciał do kolejnej dziury! O nie, on przez spajki przyleciał! O nie, on tutaj się mu nic nie dzieje. O nie, Timmy! Znowu wyszedłeś z domu bez mojego pozwolenia. Wolę to przeczytać, bo zaraz powiecie, że nie wiem czytać i mówię io zamiast nino. Po co mu serce, skoro za nim jest tyle dziwnych ludzi? Czy on może składa Frankendisa? A może lepiej nie? Nie sprawdzajmy tego. Po prostu sprawdźmy, co jest niemożliwe na 92,9%. O. Będzie coś trudnego? Dawno nie grałem właściwie w takie... Zabił mnie na początku, już mi smutno. Podum. Na początek trzeba zniszczyć tą minę. Czy ją zrzucić? Najlepiej dam na drugą stronę, żeby mi nie przeszkadzała. Ale ta mina jest uparta? Raczej uparty jest Pogo. Man, który nie ma... głowy do takich rzeczy. W dosłownym sensie już nie ma głowy. Jezu, prawie! Zwykły skok do góry. Pudum! Prawie, to trzeba się naprawdę dobrze... Dobrze! Jezu, już prawie! Prawie! O, już mamy po harpunach przynajmniej. Teraz byleby... Do celu! Gdzieś moja głowa tam gdzieś odleciała. Tak daleko. Może nie chciała. No i ja, co ja mam zrobić? No co ja mam zrobić? Powie... O! Pozbyłem się ciebie. Okej. Okay. Połowa już z głowy. Zostało tylko kilkanaście harpunów. Dobra, zostały tylko 3 harpuny. Ło! Trochę się nabiłem, ale lepiej chyba by było... Oh, man! To nie tak, to nie tak, to nie tak! Nie tak, że chciałem
się z tobą przywitać, Harpunia. Ja po prostu chcę stąd wyjść, ja chcę przejść level. Surprise butt sex. Jest jakaś szansa, że się stąd wydostanę? Jest, jest! Znaczy, że się odbiło tych strzał. Nie wiem, jakie to jest uczucie mieć w dupie harpun, ale na pewno nic to nie jest przyjemnego. Oczywiście zaraz pewnie dostanę kilkanaście tysięcy pozwów od... homoseksualnej części Polski, że obrażam ich i mówię, że harpun w dupie nie jest przyjemnego, bo dla nich pewnie to coś przyjemnego będzie. Filozofia Disa. I jeszcze raz musimy to zacząć. Muszę. Prawie. Może po prostu jakbym skoczył do góry? Udawał, że jestem miną i chcę się przełączyć do tych min, które tam są. To prawdopodobnie... Juuu! Jest! Nie! Będę się z tym levelem męczył przez 5 dni. Padum! I... Padum! Jest! Jo! I połowę harpunów mam już z głowy, prawdopodobnie. O, już mam tak naprawdę połowę z głowy. Dopiero teraz. Dum! Trzeba się jeszcze pozbyć tamtych i tych strzał. A ja boję się, że ta strzała zaraz w jakiś sposób... Ej, właściwie czemu tam są te linki? Po co są linki w tych harpunach? Powiedzmy, że uznajmy to za porażkę. Moją porażkę. Nawet awatar powiedział, że zabije mnie w chwilę. Trudno, Sports Car Test Lab. Więc testujemy sobie znowu samochody. Pewnie to będzie jakiś Bugatti, jakiś Porsche albo Lambo, zobaczymy. O, Audi R8 GT, Mercedes-Benz, bla bla bla, Nissan GTR. No naprawdę, ale wybór. McLaren, zaraz pewnie jakiś Bugatti znajdę, BMW, Porsche. Mówiłem, że będzie Porsche, ale Ferrari jest. Oj, mówiłem, że jest Bugatti. Jump to select car. Jump on the ledge. Press Z. Press space. While in car. It's not working, my friend. It's not really working. I want it to work. Aha, już wiem, jak to working. Okej. Okay. Teraz mi się nie chce iść do Bugatti. O, teraz zadziałało. Padum. Brr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 r
się do tego, kurwa, cofnę się do przodu. Wiecie co, nawet głupi level z testowaniem aut można sknocić i go przegrać. Dobra, może po prostu wybiorę inne auto. Padu! Pada! Padziach! Na, idziemy do tyłu. Ciekawe, na co laski z mojego kanału lecą? Może polecą na Ferrari? Zobaczymy. Okej. Okay. Przynajmniej już działa. Jeszcze działa, bo jeszcze żyje, więc jest okej. Okay. Mimo, że jestem już w kilku częściach, to i tak jadę Ferrari. No, kto by nie chciał? 3, 2, 1. A on jest szybszy ode mnie, to jest nie fair. Ja mam Ferrari, on ma jakieś gówno. O! Ja nie tylko mam Ferrari, ja mam lowridera. Tydum. Ojcz. Wybacz mi, nie chciałem tego zrobić. Wygrałem i tak, w dupie to mam. Żadne slow. Żadne slow. Ja chcę jechać szybciej, szybciej, szybciej! Test drugi. Coś tam pisało, ale... Nie chcę mi się tego czytać. Czyżby to był test jazdy do tyłu? No, powiedzmy, że... Takich testów raczej nie chciałbym przeżywać. Ale lepiej stąd spadajmy. Olaś to, wiem, że będzie ci płakać, że ja... Level... Olałem, ale wolę Stickmana zagrać za ten czas. Stickman by Nitro Plays Happy Wheels. Dobra. Ja jestem dziadek. I mam rakietę w dupie. I przeszedłem level już praktycznie. Prawie. Klik. Czyli to jest ta osoba, która ma mi pomóc, ta? On tak naprawdę nie potrafi jeździć. Patrzcie, jebodu, jebodu, jebodu. O, uratowałeś.
Skurwysynu, wypadłeś mi prosto spod dupy. To jest niemożliwe. Go on without me, I'll be okay. Gówno to obchodzi, czy jesteś okej, czy nie. O, jest secret! Nie ma jak się rozbijać, to są koniec. To jest takie smutne. A myślę, że on potrzebuje kilku gwiazdek. Czy wszystko będzie z nim w porządku? Whatever. Mnie to nie obchodzi. Pomógł mi to pomógł, mógł nie pomagać, nie płaciłem mu za to. Apokalipsa zombie, czyli pewnie będziemy znowu strzelać z czegoś, albo będziemy z czymś walić, albo będziemy po prostu Segway Guy'em. Szuka swojej żony? Niestety, nie widzieliśmy jej. Powinien spróbować jej, udać się do safe house'u w centrum. Lecimy! Zombie! Zombie! Panienko, ja jestem nieodpowiedzialnym ojcem. Kuźwa, tłumaczenie wszystkiego na siłę jest dziwne. Pomocy! O, wystarczy, że będę jechał do przodu i pomogę wszystkim, uratuję świat. Jak ratować świat? Poradnik. Jak ratować świat? Powtórzyłem się? Tak, powtórzyłem się. Powtórzę jeszcze raz. Jak ratować świat? Jechać do przodu ciągle. I uciekać przed windą, która odjechała. O nie. O nie. Chyba właśnie wypadłem poza mapę. Po raz pierwszy w życiu w Happy Wheels wypadłem i zobaczyłem mechanizm, jak działa winda. Dopię to mam, co ty mówisz. Ja stąd idę zabijać zombie. To jest Happy of Duty Zombies. Pomaczy! A może mu nie pomogę? Ale jednak mu pomogę i go rozwalę. No tutaj spokojnie, powoli, tym razem wjadę do windy. O, jaka winda w ogóle łagodna. Please help me! I don't care! Ja mam was w dupie. Idziemy do vana, który się zwie van. Żeby tu nie było żadnej takiej dziwnej windy znowu. Tam było coś dziwnego. Tu coś było. Tutaj coś jest. Do czegoś to jest. I ja muszę wiedzieć, do czego to jest. Ani kroku bliżej. Albo zacznę strzelać. A mówiłem, że do czegoś to się nada. Wow! Timmy! Wiem! Że to będzie ciężkie dla ciebie, ale mimo wszystko, z tymi ranami, musisz razem ze mną dojść. Pomóż mi. Nie, to już koniec. Jest nas tutaj. Jeszcze mi w głowę Timmy wleć i będzie zajebiście. Kiedyś byłem poszukiwaczem przygód jak ty, ale dostałem strzałą w głowę. Nie. Zostaw go. Nie, to ta grubaska zjada Albo jednak się role odwróciły. Może jednak po prostu pójdę na górę i... Jestem mistrzem latania rowerem! Jest. Uwaga! Otwarta dziura człowieka. Nie wiem, co jest manhole po angielsku, niestety. Heads up, got another survivor! Niestety, dotarłem tutaj bez mojego syna. Witaj, mam na imię Nova, więc szukasz swojej żony. Więc nie ma jej w pobliżu, ale myślę, że wiem, gdzie może być. I nam w ten sposób chciał ktoś tutaj pomóc, tak? Może sobie zabijemy melona. Zawsze to coś, nie? Wezmę miecz i trafię w melona. W każdym razie jest zielony. Rozwaliłem, ale jak rozwalić dwóch? O, to nie było nawet takie trudne. Zaraz mu dzida wejdzie w dupę, mimo że ma miecz w buzi. Miecz w buzi i dzida w dupie i... Witamy w Happy Wheelsach. Standardowo, nie? I jeszcze może spróbujemy sobie porzucać kuleczkami. Ulubiona zabawa Disa, rzucanie kuleczkami. Prum! Automatic ball. Help. Nie, ja chciałem zobaczyć, jaka będzie. Motywacja! Next level! Chciałem umrzeć. Uwaga. Jest boss! Kill the T-Rex! Musimy zabić T-Rexa! Oh no! Roar! 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 Wow, zabiłem już go. To wszystko? To tyle? Nie mam nogi. Aha! Za nami jest jego... Mistrz. Nie dość, że fartem przeszedłem pierwszy level. Chcę minigierkę włączyć. Dziękuję. Chcę użyć śmierci. Wow. Nie chciałem jeszcze teraz ją zobaczyć grę do końca, ale widzę, że i tak się nic nie stało w niej. Więc chodź tu, piłeczko.
Przejdźmy to od razu. Jo! Kolejny raz macie okazję oceniać mój zajebisty rzut. Kulkę bym wziął ze sobą jedną. Powoli. Nic mi się nie stało. Użyjmy wszystkich naraz mieczy i budum, budum. I budum. Może najpierw zabijemy jego mózg, który jest jego szefem. O, wystarczyło go zabić, od razu wygraliśmy grę. Ale to na dzisiaj niestety wszystko. Muszę się z wami tak pożegnać. Mam nadzieję, że wam się spodobało i zobaczymy się następnym razem w kolejnym odcinku Happy Wheels, bo to jest jakiejś innej serii, więc jeżeli wam się podobało, to podajcie znajomym, więc pow! Do zobaczenia kolejnym razem.